cześć i czołem! Witamy was ponownie na naszym kanale Kreatorium TV. Czyli kreatywne? Laboratorium. Dzisiaj będziemy sobie jeść spaghetti. Jam. Jest to gra dla 2 do 4 graczy od 6 roku życia i zajmuje mniej więcej pół godziny. Jeżeli chcemy grać w 3 jej warianty, my zagramy sobie tylko w 1, żeby przedstawić wam samą grę. Zapraszamy. Bardzo serdecznie na film. Teraz sprawdźmy, co jest w środku. Mamy instrukcję obsługi. Książkę kucharską. 2 talerze. Duże i małe. Spaghetti. Klopsy. Nieubłagalny czas. Żetony. No, możemy jeszcze zwrócić uwagę na wnętrze samego opakowania. Urocze. A więc dzisiaj zagramy sobie w tylko jeden wariant z 3, które są dostępne. Pierwsza gra to jest Spaghetti di Base. To jest podstawowa gra, mamy 27 nitek, 3 uciekające klopsy i klepsydry. Oraz duży talerz. W drugiej wersji gry Spaghetti di Fettini. Mamy jednego klopsa więcej i gramy na małym talerzu. Ostatni Spaghetti Superiori. Mamy również 4 klopsy, talerz możemy sobie wybrać, a w grze uczestniczą również żeton. My zagramy w ten ostatni rodzaj rozgrywki i zaprezentujemy wam to trochę bliżej. A więc zajmijmy się przygotowaniem naszego stołu. Bierzemy nitki i kładziemy je na naszym talerzu, zaznaczając, że nie mogą one dotykać stołu. Następnie bierzemy nasze klopsiki i kładziemy je na spaghetti. Spaghetti? Aha. Następnie bierzemy nasze 12 żetonów i je ze sobą mieszamy. Następnie wyjmujemy 6 żetonów, a resztę odkładamy. Bierzemy te żetony i ustawiamy dookoła naszego talerza. Rozgrywka toczy się na zmianę. W każdej kolejce gracz musi wyjmować nitki z spaghetti. Musi to robić jedną ręką. Nie może doprowadzić do takiej sytuacji, że jakaś nitka lub ewentualnie klops wyleci poza talerz. Jeżeli wyleci poza talerz, automatycznie jego ruch się kończy, a on musi odłożyć tego klopsa do talerza. Bo nabrudził. Każdy ruch może trwać maksymalnie 20 sekund. Tutaj mamy w zestawie dołączoną taką klepsydrę. Następny gracz kontroluje czas, jaki pozostał jeszcze danemu graczowi na wykonanie ruchu. Kiedy czas się skończy, nieważne co robił, czy wyciągał nitkę, czy może łapał klopsa, musi odłożyć tą nitkę z powrotem i na koniec każdego ruchu każdy gracz może zamieszać w jakiś sposób talerz i podać go następnej osobie. My ze względu na to, że gramy tylko 2 osoby, więc będziemy sobie nawzajem mieszać pewnie i tak. Czasami dojdzie do takiej sytuacji, że klops zaczyna nam wypadać. Kiedy klops zaczyna nam wypadać, możemy go złapać, ale nie możemy go złapać, kiedy jest jeszcze na nitkach. Możemy go złapać dopiero w momencie, kiedy nie dotyka żadnej nitki. Kiedy wypadnie, no to wiadomo, co się dzieje, jest zaprzedzenie i nasza runda się kończy. I w tym momencie nie możemy zamieszać talerza, ponieważ dobrudziliśmy i jesteśmy w ogóle źli. Teraz następna rzecz. Żeton. Na żetonach widzimy numery. Te numery wskazują, ile punktów otrzymamy, kiedy zbierzemy określoną ilość jedzenia. Ale jak widzicie, na tych żetonach mamy tutaj akurat na tym 2 żółte nitki, 1 czerwoną i 1 zieloną. I musimy te 4 elementy w jednej turze wziąć. One się nie sumują. To nie jest tak, że nasz majątek, jaki mamy, pozwoli nam na to, żeby wykorzystać żeton. Nie. W ciągu 20 tych sekund musimy wyjąć w tym przypadku 2 żółte nitki, 1 czerwoną oraz 1 zieloną. Jeżeli nam się to uda, dostajemy żeton i dodatkowe 3 punkty. I tak mniej więcej prezentują się zasady. Gra się toczy do momentu, kiedy na talerzu nie zostanie już ani jedna nitka, i ani jeden klops. Na koniec sumuje się punkty. Tabela punktacji jest w
instrukcji i osoba, która ma najwięcej punktów, po prostu wygrywa. Niech kobieta może zacznie. Zaczynamy. Nastaw mi czas. Raz, dwa. Oj, oj, nie, nie. Trzy. Cztery. Aj, czas mi się skończył, nie pilnujesz? Ups. No to na moją niekorzyść. Ups. No to mam dwie pomarańczowe. O, a nie, dobrze. Czyli pasuje mi na amatriciane. No, pasuje ci na amatriciane. Trzy punkty dodatkowo. Wow. Wow. Teraz ja, proszę. Idź. Uwaga. Zrób. Jeden. Dwa. No, a nabrudziłeś, nabrudziłeś, nabrudziłeś! O, co za niefart! W momencie, kiedy kończymy na przykład rundę, albo w przypadku Adama zabrudzimy stół, możemy przygotować następnemu graczowi jego talerz. W ten sposób, żeby miał jak najtrudniej. Przecież nie chcemy, żeby ktoś wygrał. Tutaj ci tak ładnie przygotuję. No, ale tu wystaje. A, właśnie, nie, mogę, nie może nic wystawać poza talerz. Wystaje. Świetnie. Dobra. Jeden czas. Lecisz. A, czekaj, muszę odkładać na inną kubkę wtedy. Myślę, że dam radę? Ja! Wyciągnęłam czarne! Ono jest najwyżej punktowane. Uwaga. Tak. O! Złapałem. Nie, bo już upadło tutaj. A. Czy? Steady, steady, go. Go. Oczywiście musimy pamiętać, że robimy to jedną ręką. Czekaj, ja chcę trzy żółte i jednego zielonego. Tak, tak, tak. Coś jeszcze? Mogę? Naprawdę? Stop. Dobra. I tu teraz widzę, że na pesto verde mam trzy zwykłe makarony i jeden szpinakowy. Czyli ten żeton jest mój. Uwaga. A nie, przecież mogę jeszcze troszeczkę nabałaganić na tym talerzu. To masz. O, jestem zło! Uwaga! Trzy, cztery. Dotyka. Przestań! Przestań! O, wypad, wypad! No. I przy okazji skończył ci się czas. Wystaje. Nie! Nie! Nie bądź! Nie! O, poczekaj, zemszczę się. O, jak ja się zemszczę. Zapomniałem, może to nie. Należy mi się. Punkcik. Dobra? Tak. Ready, steady, go. Jest. O, nie! O, to poczekaj. Nie złapałaś klopsa? Masz. Dobra. Trzy, cztery. Co z tą ręką? Co psujesz? O nie! No dobra. Niech ci będzie. A, i biorę sobie pongorę. No dobra. Teraz na koniec musimy podliczyć punkt wedle skali.
naturalne są za 1 punkt, pomidorowe są za 2 punkty, szpinakowe są za 3 punkty i sepiowe są za 4 punkty. Każdy klopsik jest też wart 1 punkt. No i teraz tak, mam tu 5 punktów, 11 punktów, 11 dodać 9 to jest 20, mam 28, 28, 31, 34. A ty ile miałeś? 38. No nie, 34. jeszcze raz, będziemy grać jeszcze raz. Uwaga, 3, 4. Nie dotyka. No to poczekaj. O, dotknęło. Oddawaj. Masz spaghetti. Najlepiej jakby mi się... Oj. To mi się uda. Tak, jest! Stop! O, mam teraz dwa zwyczajne i jeden pomidorowy, czyli mogę sobie wziąć żeton za dwa. Patrz, jak się to robi. Trzy, cztery. Wypadło. Go. Dobra. I lecisz. Wypadło. Wypadło, nie dotyka. Może tam być. No dobra. Dobra, teraz wypadło. No, napraw to. No ty tak nie kombinuj, ej! Oj, bo jeszcze powiesz, że to mi wypadło, no. Dobra, ready, no. Steady, G. Jest jeden. O nie, coś ty mi zrobił! Jest. Czas! No okej. Okay. A nie będę ci mieszać. Nie. Dotyka. Co dotyka? Dotknął. A to było już kurde zanim ten. Moja wina. Jasne. No było zanim ten. Jasne. Stop! Ale no brudziłeś tutaj. No. Musisz cofnąć ten makaron, który spowodował nabrudzenie. Nie. Tak. Ale idź. No bo wiesz co, minimalnie nie dotykał nawet. No właśnie, nie dotykał. No dobra, niech ci będzie, ja sobie naprawię. Zapanesz tylko. Dobra, 3, 4, 5. A? Dawaj kopsa. Boga? Dotknął. No. Dobra, ready, steady, go. Jest. Czas. No nie, to się nie liczy. Nie, liczy się! Liczy się! No nie liczy, nie liczy się. Trzy, cztery. Gdzie jest tą ręką, ty? No nie dotykam przecież. Jasne. A wiesz co? Ja się z tobą nie bawię. Śmieszne, ty masz wszystkie za jeden punkt, nie? No, a najłatwiej je wyciągać. Może dlatego są za jeden punkt.
No czemu już są najłatwiejsze? No są najłatwiejsze. Ja, bo masz to z innego takiego materiału. Takie są takie... Nie, są po prostu najkrótsze. No, w sumie. No, w sumie. Oto jaka jest różnica między krótkim a długim kawałkiem. No dobra, więc podliczamy punkty. No już przegrałam, już muszę 27. Ja miałam tylko 26. 28, 30, 32, 36. Aaaa! Masz klopsika. Nie chcę już tego twojego klopsika. Nie chcę go, wiesz? Nie. Nie musisz przegrywać. Nie. No więc tak by się mniej więcej prezentowała ta gra. Mi osobiście bardzo się spodobała. Trochę mi przypomina bierki. Podoba mi się to właśnie też, że im dłuższy jest nasz makaron, tym więcej punktów za niego dostaniemy. Te klopsy też bardzo urozmaicają rozgrywkę, kiedy nagle klopsik wylatuje. Kiedy na przykład właśnie też makaron nam wyjdzie za talerz i nasz przeciwnik nam wywa. To też to bardzo przypomina bierki, aczkolwiek jest coś zupełnie innego. Tylko ten motyw tego wyciągania pewnych elementów ze stosika jest zachowany. I nawet myślę, że jest to ciekawsze niż bierki. Ja bierki, jak byłem młody zawczasu, bardzo lubię grać w bierki. I ta gra naprawdę mi się spodobała. Ja bym chciała powiedzieć coś fajna na temat... po prostu. Ja bym chciała właśnie powiedzieć coś na temat samej instrukcji obsługi, bo jest napisana... Dobrze. W bardzo ładny sposób, taki przyjemny, że po prostu możemy się poczuć, jakbyśmy byli w jakiejś restauracji, jak jest przejrzysta, jest bardzo przejrzysta, że wystarczy raz przeczytać te instrukcje i od razu wiemy, o co tutaj chodzi i co robić. Nie trzeba czytać 20 razy i nie wiem, myśleć, o co właściwie chodziło autorowi, bo niektóre instrukcje są w taki sposób zrobione, że to głowa opada i ręce i uszy i wszystko. A tu jest akurat, nie dość, że jest przejrzyście i fajnie, jest ładnie, jest po prostu... Tak powinny wyglądać instrukcje mojej twórcy. Na przykład mogę tutaj teraz zacytować kilka zdań z tej instrukcji z samego początku. Nitki makaronu są bardzo niesforne i nie dają się łatwo złapać. Tylko najlepsi nie dają plamy, czyniąc z jedzenia spaghetti czystą sztukę. Stworzyliśmy dla ciebie 3 przepisy na pyszną zabawę. No, to się aż chce czytać po prostu. Przeważnie jak mamy instrukcję obsługi, to patrzymy... O, instrukcja, aha! Instrukcja użycia. Proszę zachować do przyszłego wzglądu. Ta instrukcja od spaghetti to po prostu aż naprawdę chce się czytać i chce się to zachować, bo jest nie tylko że kolorowe, to przejrzyste, po prostu jest przejrzyste. I ja jestem jak najbardziej za. I tak jak zawsze zapraszamy do komentowania, subskrybowania i dawania łapek w górę, jeżeli się podobało, albo nie. To nie dawajcie. To nie musicie hejtować. Jeśli nie chcecie. Bo nam jest wtedy... Demokracja! No to wtedy mogą. Ale nie muszą. Dobrze, to jeszcze raz. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Na razie.